Tatusiu, jak się dzisiaj czujesz? Bywało lepiej, córecko. No ale co poradzić? Hanuś moja już odeszła. Jo, z dnia na dzień coraz gorszy. Ciągle kaszlem. Na mnie też już pora. Tatku, nawet tak nie mów. Młody się jeszcze wyzdrowiesz. Gdyby to jeszcze była prawda. Dobrze, że jeszcze malować mogę. Bo gdybym nie mógł malować, byłbym najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No wiemy, wiemy, tatusiu. Toś to przecież jeszcze cały czas malujesz prawie. A jak to się zaczęło? Józek zawsze lubił malować. Nikomu zem tego nie pokazywał, aż pewnego dnia, po zakończeniu lekcji... Dzieci, na zadanie wykonajcie działanie zapisane w zeszycie. Sprawdźcie, czy wszystko macie. No na dzisiaj koniec. Do widzenia. Władziu, poczekaj chwilę, chcę z tobą porozmawiać. No Władziu, ty jeszcze pisać dobrze nie potrafisz, a już rysujesz całkiem nieźle. Dziękuję, przepani, staram się. Mam coś dla ciebie. A cóż to jest? Kupiłam dla ciebie farby akwarelowe i pędzle. To dla mnie? Tak, otwórz. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Jakie pikne. Dziękuję. No Władziu, postaraj się dalej rozwijać swój talent malarski. Dobrze, proszę pani. Dziękuję jeszcze raz za te farby. Proszę, do widzenia, Władziu. Do widzenia. Jak powiedziałek, takżem zrobił. A akwarele to cudowne farby były. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zrobiłem, jak mi pani mówiła. Namalowałem tymi akwalerami, co mi pani je dała, łobroz na tej szkole. To pokaż mi go. Jaki ładny. Może mogę zostawić tutaj w szkole? Oczywiście. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. A jaką? Rozmawiałam z moim kuzynem, Wincentem Wodzinowskim, który jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i zawiozłam mu twoje obrazy. Bardzo się mu spodobały. Dał pieniądze, żebyś się ładnie ubrał i żebyś dalej mógł malować. Chciał także uczyć cię na swojej akademii. Profesor z Krakowa chce mnie uczyć? No chciałby, ale nie mogę. Ojciec mi umarł na wojnie, Józek jest najstarszy i muszą pracować. Bierę narzędzia ojca z domu, no i stawią ludziom różne piece, podmurówki, no i w polu robię. A jak się tylko do, to zaczynam malować. Jakoś ich te ręce się mnie słuchają, bo od tych kamieni, dźwigania, no i od młotów robienia, to się jakoś ich przemęcają. Jakbym nie mógł malować, to byłbym najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Przykro mi, że twój ojciec umarł na wojnie. Na pewno byłby z ciebie dumny, że pomagasz rodzinie w ciężkiej sytuacji. Ale pamiętaj, z marzeń nie można rezygnować, a takiego talentu nie można zmarnować. Dziękuję za pocieszenie, ale ja i tak będę malować, bo lubię. No dobrze, Władziu, cieszę się. Do widzenia. Do widzenia. No, Józek zostawił te obrazy, tak jak mnie prosiła.
a widać było, że jest ze mnie dumno. Tatusiu, a jak poznałeś naszą mamę? A wiesz, że już nie pamiętam? Tak to dawno było. No, pamiętam tylko, żem często do niej chodził. No i takżem śpiewał, denerwował tych gajowych, oni by tylko ciągle narzekali. Oj, niechże się ten front już w końcu ułożeni, bo strzymać już się nie da tego. Chodzi po lesie i śpiewo. I ludziom spać nie daje. No i żem się w końcu ożenił. No Hanuś, jak ci się ten dom na Mocydle podoba? Władziu, ten dom jest piękny. Wiem, że włożyłeś w jego budowę dużo czasu, siły i poświęcenia, ale nie mogę uwierzyć, że sam to wymurował. A ta latarnia na szczycie prześliczna. No ale to nie wszystko. Widzisz ten ogród i te kwiaty, które specjalnie dla ciebie posadziłem? Tak, są śliczne. Ale czegoś mi tu brakuje. A jakby tak posadzić klematisy? No, miałem je posadzić, tylko nie wiedziałem, gdzie kupić sadzonki. Jakżem był mały, to żem sadził. Koniczynę, nawet kwiaty polne. O, ogród to był, jest i będzie moją największą pasją w życiu. Zaraz po malarstwie. Jeszcze poszczepię drzewka, jak mnie ksiądz Czernecki nauczył. Zobaczysz, jak tu będzie pięknie, Hanuś. O, jesteś wspaniały. Mamy wreszcie nasz wspólny dom. No i tak to było, moje dzieci. Tatku, zaparzyłeś tej herbaty, o którą prosiłeś. Dziękuję, synecku. No i tak żeśmy se z Hanusią żyli. Malowałem coraz to lepsze obrazy. Najpierw akwarelami, potem olejami. Rodziliście się po kolei. Joanna, Bronisława, Teresa, Zofia. No i ty, Krzysiu. Niestety, wybuchła ta przeklota wojna. Niby wszystko było dobrze. Aż do pewnego dnia, kiedy... Guten Tag! W tym hausie będzie placówka niemiecka z racji, że tu granica. Dum, deine Familie wohl! No ale jak to? Gdzie my się teraz podziemy? Sehr gut! Być malarz, Polaku. No, coś ich tam maluje. Biorę go. Moja żona jest w ciąży. Gdzie my się teraz podziejemy? Możecie zostać. Ale w piwnicy. Dziękujemy. Danke. Jeszcze dzisiaj się wyniesiemy. Teraz ja tu już. Ciosko się nam żyło pod tą bazą wojskową. No ale przynajmniej pozwolili mnie malować. Jakoś ich żeśmy se dawali rady. Oficerowie byli surowi. Oprócz jednego. Pamiętam, pewnego dnia złożył mi dziwną propozycję. Polaku, możesz zrobić coś w łamiś? Czym mogę pomóc? Więc niedawno zmarła moja Katrinka. Miała tylko funt real. T-
To bardzo mi przykro, serce musi boleć. Und ja chcę, żebyś ją namalował. Zrobię, co będę mógł. Namalowałem mu tą Katrinkę. Ładne to było dziecko. Z przyjemnością mi się malowało ten łobroz. A on chciał mnie zabrać do szkoły w Niemcach. Dzień dobry. Guten Tag. A, guten Tag, Polaku. Namalowałem ten obraz, co mnie oficer prosił. Pokaż. Jest so gut. Meine Katrinka wygląda, jakby była żywa. Danke, Polaku. Cieszę się, że oficerowi się podobał. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Zabierę cię do szkoły w Munchen. Masz talent. Nie. Ja tu zostanę. Ja zawsze Polak był, jakby to tak do Niemiec. Ale wie oficer co? Mógłby oficer posłać jakie parę ubrań dla moich córek, to byłbym wdzięczny. Ja, kiedyś na pewno. Dziękuję. Do widzenia. A może zaśpiewamy jakąś kolędę? Może wśród nocnej ciszy? Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie. Spójrzcie, kochani, co żeśmy dostali od tego oficera z Niemiec. Proszę, trzymajcie. Moje. To chyba będą na was dobre. Prześliczne. No piękne. Dziewczyny zawsze coś dostają, a ja nigdy nic. To jest sprawiedliwe. Oj, dzieci, dzieci. Tatku, pamiętam jak nam mama zawsze opowiadała, że ty się od tych kupców nie mogłeś odpędzić. Jak to było? No było tak. Przychodzili rozmaici ludzie. A to chcieli łobroz na prezent, komunię, ślub. Zawsze człowiek jakiegoś grosa zarobił. Rozpamiętam, przyszli tacy bardzo bili ludzie. Kupcy już czekają. Ładusicku, a ty wiesz, która godzina? Ady jo nie zegor. Co mi godziny obchodzą? Ciebie może godziny nie obchodzą, ale ja znam pewno sobie, co to obchodzi. To są twoi kupcy, co czekają w ogrodzie. To trzeba było od razu godać. Ja już się zbieram. Połóż to tutaj, zaniosę do domu. Dzięki, Hanuś. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam państwa do domu. Pokażę wam łobrozy. Już się nie mogę doczekać. Chodźmy czym prędzej. Masz rację, Zdzisiu. Chodźmy. Zapraszam. A ten krzyż też wyrzeźbiliście? Nie. To jest mojego sąsiada. Ignacego Szklarczyka. On tu w kaplicy obok, no kilka tam rzeźb, te anioły wyrzeźbił tam. Muszę to koniecznie zobaczyć. A wy też tam macie obrazy? No pewnie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Pan Jezus nad siwcówką, no i Matka Boska nieustającej pomocy. A obraz Matki Bożej Cygańskiej macie? Potrzebujemy na komunię naszej chrześnicy. No teraz to mi się wszystkie wysprzedały. Ale mogę jeszcze jeden skopiować. To kościół w Lachowicach? Tak, w Lachowicach. Miałem ładniejszy. Byłem w Lachowicach coś koło 39 roku. Usiadłem sobie w narożniku
i było widać cały przód kościoła i cały jeden bok. No i uchwyciłem tak, że pięknie było. Wtedy jeszcze był stary dach, mchem porośnięty. Kolory takie zielonkawo, żółte, no rozmaite były na tym dachu. No i ten łobroz to taki piękny wyszedł. No, ale niestety pech chciał, że przyszła wojna. Przyjechali Niemcy, uwidzieli łobroz, no i zakupili od razu. To my byśmy znowu mieli obraz Matki Bożej Cygańskiej. I jeszcze ten z Babią Górą. No dobre, to przyjdźcie za 2 tygodnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Malowanie, moje dzieci, było moim życiem. Nic tak bardziej mnie nie uszczęśliwiało. A opowiedz na to o księdzu kardynale Wyszyńskim. Pamiętam, że tu przyszedł. No, ja też coś sobie przypominam. A, ksiądz kardynał. To znowu jest inna historia. Pewnego dnia, gdy sobie spokojnie czytałem gazetę... Szczęść Boże, jaki zaszczyt! Szczęść Boże, właśnie odmówiłem brewiarz i przyszedłem trochę pogawędzić do ciebie, Władziu. No to zapraszam do środka. No to chodź. Piękne! A, dziękuję. Coś ich tam maluje. No widać. Proszę usiąść. Co się dzieje w stolicy? Nie zdziwiłbym się, gdyby otwarcie zakazali wyznawać wiarę. A gdzie jest twoja żona? Poszła do sąsiadki pod cukier. A dzieci? Pogoda ładna, więc poszły na borówki. A może byśmy się tak przeszli twoją jarzębinową alejką? A, my to nazywamy prymasowską aleją. No, zapraszam. Zobaczmy. Co najbardziej lubisz malować? Naturę. Dlaczego? No bo ja myślę, że natura jest najdoskonalsza. Wiele razy namalowałeś Babią Górę, więc ile razy na niej byłeś? No, z kilka byłem. O wschodzie słońca, o zachodzie, a kiedyś ich to nie mogłem z niej zejść, bo taka burza była. O, kardynał Wyszyński, zapraszamy, pochwalony! Pochwalony! Zapraszamy! Pochwalony! A może by ksiądz prymas zrobił sobie z nami zdjęcie? Zawsze nam ksiądz Bartkowski robił, ale dzisiaj go nie ma. Ale jest Antulek Łotkrzyś, a on też piękne zdjęcia robi i sam wywołuje. Oj, to byłaby pamiątka na całe życie. Czemu by nie? To ja ino po marynarkę skocę, cekuj się. Można zrobić zdjęcie tutaj, na schodach, przed gankiem. Jeszcze Władziu. Trzeba się przygotować? Czekajcie chwilę. Uwaga! Dobre. Idą to ściągnąć. Jeszcze Kasik, mam to zdjęcie.
Tatusiu, a ty się zajmowałeś tylko malowaniem, czy robiłeś coś jeszcze? Łohohohoho, córciu, jasne, zawsze się coś robiło. Pracy było co niemiara, a pieniędzy jak zwykle mało. Więc co robiłeś? A, no pracowało się w polu, w lesie, murowało się piece za niewielkie sumki. Budowało schronisko na markowych scawinach. Klamry montowało na Babiogórę. A, ile ja się napracował, ale warto było, bo inaczej by tego domu całego tu nie było. Teto, ty byłeś bardzo dobrym człowiekiem. Pamiętam, jak pomogłeś tej dziewczynce, co zbierała borówki. A, no żal mi się jej zrobiło. Taka bidna była, napracowała się, a nikt nie chciał kupić od niej tych borówek. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, do zielonego. Chyba więcej mi się już nie zmieści. Może uda mi się je sprzedać. Napotkała myśliweczka bardzo szpanego, bardzo szpanego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zechcecie Państwo dwanuszek leśnych borówek? A ile kosztują? Tylko kilka złotych. Nie, nie, dziękujemy. A może Pani chce? Przykro mi, ale za drogo. Możesz już iść. A któż to tam stoi za tą bramką? A to jakaś dziewczynka sprzedaje borówki. Odmówiliśmy, za dużo za nie chce. Podejdź tu na chwilę. Dobry. Witaj. Ile chcesz za ten dzbanek z borówkami? Tylko kilka złotych. Proszę. Dziękuję. Wreszcie będę miała na chleb. Idź z Bogiem, dziewczynko. Dziękujemy panu za gościnność, ale pójdziemy na spacer. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, tato, ty masz złote serce. Ludziom trzeba pomagać. I tak my was z Hanusią chcieli wychować. Pamiętam kiedyś ich, ktoś ich dał cynk do ministerstwa, że ją maluję. Ale żek był zdziwiony, jak przyszedł do mnie ten list. Dzień dobry, czy mamy przyjemność z panem Władysławem Frontem? A kto pyta? Jesteśmy letnikami. Byliśmy tutaj w lecie na Siwcówce. Mamy dla pana ważną przesyłkę. Tak, to jo. Chodźcie. Więc cóżeście dla mnie przynieśli? Mamy dla pana list z Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. Dołącz się do niego również paczkę. Aha. A ty to dla mnie mocie, bo ja bym se zakurzył. Nie, 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 my nie palimy. A skąd ministerstwo wie, że ją maluje? A wie pan, w takich czasach mało kto poświęca czas na takie rzeczy. Więc wieści rozchodzą się o tym błyskawicy. Aha. Piszą, że przysyłają zestaw przyborów do malowania. Proszę bardzo. No, człowiekowi się przydadzą. Teraz to człowiek o głowę zachodzi, żeby takie dostać. Zaczekajcie, pójdę ino po papierosa. He! Ale żeby w ministerstwie o mnie wiedzieć... Skoro się tobą tak interesowali, to pewnie jakieś wystawy miałeś. Już wystarczy. Słuchaj. Przychodzili tutaj rozmaici, wywiady ze mną przeprowadzać. Wystawy mi organizowali na zamku w Suchej,
Nawet chcieli moje obrazy do Suchej, do Krakowa, no i do Warszawy. Jakie jest twoje największe marzenie, tatusiu? Moim największym marzeniem jest tu, w Stryszawie, na Siwcówce, zostawić moją kolekcję obrazów, żeby ludzie przychodzili i je oglądali. Bo sztuka to jest coś ich takiego bardzo, a bardzo.